dzisiejszym programie. Program modernizacji marynarki wojennej nabiera tempa. Odwiedzamy stocznię w Trójmieście, gdzie trwają prace nad okrętem patrolowym Ślązak oraz niszczycielem min Kormoran 2. Bohaterski okręt z czasów II wojny światowej ma wrócić do życia. Filmowcy oraz eksperci rozpoczynają prace przygotowawcze do realizacji filmu ORP Orzeł. Wojska specjalne z 15 państw poddano wspólnemu ćwiczeniu. 1700 żołnierzy uczestniczyło w niezwykłych 10-dniowych manewrach Noble Swords. Jak połączyć mobilność konstrukcji i daleki zasięg najpotężniejszych dział? Taką próbę podjęli inżynierowie polskich zakładów zbrojeniowych. Wysiłki innych zostały nagrodzone podpisaniem wieloletnich umów, które zapewnią pracę i rozwój polskich zakładów na lata. W stoczniach w Gdańsku i w Gdyni trwają prace nad okrętami powstającymi w ramach programu modernizacji marynarki wojennej. Właśnie ukończono pierwszą fazę robót niszczyciela min Kormoran 2. W gdyńskiej stoczni marynarki wojennej można podziwiać imponujący kadłub okrętu patrolowego Ślązak. Jest to jednostka prototypowa, jest to spore wyzwanie tutaj dla stoczni z uwagi na to, że tak duże jednostki w Polsce dotychczas nie budowano o takim przeznaczeniu. Okręt jest długi na 95,2 m, szeroki na 13, no i posiada 5 siłowni, zanurzenie około 3,5 metra, posiada 2 śruby napędowe, 2 silniki napędu głównego oraz turbiny. Będzie bardzo zwrotny i bardzo sprawny ze względu na to, że mamy tutaj również zastosowanie steru azymutalnego dziobowego, który pozwala nam na odejście dziobu, czyli manewrowość w porcie. Nie trzeba chorowników brać, powiedzmy, do sumowania i tak samo do odchodzenia od kelu. Znajdujemy się w rejonie lądowiska dla śmigłowca. Ten rejon został specjalnie ostatnio wzmacniany pod przyjęcie śmigłowców o masie startowej do 10,5 tony. Został dodatkowo wyposażony w odpowiednią infrastrukturę zabezpieczającą czasowy pobyt śmigłowca na tym pokładzie. Jesteśmy w fazie układania kabli, podłączania urządzeń, w związku z powyższym niedługo rozpoczynamy próbę poszczególnych urządzeń. Także jeszcze to chwilę potrwa, ale jesteśmy bliżej jak dalej. Patrolowiec Ślązak w połowie 2016 roku będzie już po odbiorach końcowych i będzie mógł być przekazany do Marynarki Wojennej. W ramach programu modernizacji marynarki wojennej mają powstać 3 okręty podwodne, 3 okręty obrony wybrzeża, 3 okręty patrolowe, system obrony baz i portów oraz 3 niszczyciele min. W gdyńskiej stoczni marynarki wojennej odbyły się uroczystości z okazji położenia stępki pod pierwszy z niszczycieli min, Kormoran 2. Położenie stępki to z punktu widzenia budowy okrętów niezwykle ważny dzień. Oznacza, że faza budowy wkracza w decydującą ostatni już etap i przygotowuje się, tworzy się już załogę dla tego okrętu. Niszczyciel min Kormoran jest przejściem do XXI wieku, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące zdolności do rozpoznania i niszczenia min. Poza tym, iż zbudowany jest ze stali amagnetycznej, więc całkowicie niewrażliwej, będzie wyposażony w bardzo skomplikowane oraz skuteczne systemy bezzałogowe, podwodne, które będą doprowadzały do rozpoznania i niszczenia zagrożeń tego typu. Osiągnięcia mamy już naprawdę najnowsze. Własny przemysł badawczo-rozwojowy, Politechnika, CTM się włączył w to. Mamy też partnerów zagranicznych i staramy się, żeby to naprawdę był sprzęt najnowszej generacji. Stocznia swojej historii, a w przyszłym roku będziemy obchodzili 70-lecie istnienia, zbudowała ponad 400 jednostek pływających dla marynarek wojennych różnych krajów całego świata, w tym naszej krajowej marynarki wojennej. I liczymy na to, że ten projekt jest po prostu początkiem nowej drogi w zakresie produkcji dla marynarki wojennej, no przede wszystkim polskiej. Po wielu, wielu latach, ponad 20 latach, kiedy marynarka wojenna nie miała nowych okrętów, otrzyma wreszcie w 2016 nowy okręt. A druga ważna wiadomość,
Ten okręt jest zbudowany przez polską stocznię, co oznacza, że duże projekty, które będziemy realizować w przyszłości, mogą być też realizowane przy bardzo dużym polskim udziale polskiego przemysłu okrętowego. Przez 10 trudnych dni Noble Sword, czyli szlachetny miecz, znajdował się w rękach żołnierzy wojsk specjalnych. Łącząc siły oddziałów z 15 państw, nasi specjalsi przeszli egzamin sprawdzający gotowość wielonarodowego komponentu operacji specjalnych do dyżuru bojowego w składzie sił odpowiedzi NATO w 2015 roku. Głównym celem ćwiczenia Noble Sword było ocena naszych umiejętności w zakresie planowania, monitorowania i prowadzenia operacji specjalnej przez komponent sił specjalnych. W trakcie ćwiczenia były realizowane różne scenariusze, począwszy od przerzutu w obszar przeciwnika do niszczenia różnego rodzaju obiektów, naprowadzania środków napadu powietrznego na cele, sprawdzenie celności tych uderzeń i w końcu powrót żołnierzy do swojego ugrupowania. Zespół otrzymał zadanie do działania na terenie przeciwnika, co podwójnie powodowało, że zadanie było trudniejsze do wykonania. Przede wszystkim sposób przerzutu na odległościach zbliżonych do rzeczywistych, czyli 500 km do celu, wymuszał użycie środków przerzutu powietrznego. W tej sytuacji był to samolot C-130 Herkules. Zostaliśmy przerzuceni drogą powietrzną, a metoda desantowania była realizowana poprzez metodę halo-hacho, czyli skok z dużej wysokości 4000 metrów w warunkach nocnych z pełnym wyposażeniem i uzbrojeniem. W tej chwili siły specjalne NATO wydzielają siły odpowiedzi NATO i jako dowództwo komponentu będziemy tym siłom dowodzić. Dlatego otrzymaliśmy ogromne wsparcie z innych państw, z 14 państw natowskich, które wspierały działania i dowództwa komponentu, i samego komponentu. Wydzieliły siły i środki do tego, żeby nasz komponent mógł w 2015 roku być komponentem sił specjalnych w siłach odpowiedzi NATO. Wojska powstały 7 lat temu i ten krótki okres wystarczył, żeby osiągnąć światowy poziom wyszkolenia wojsk specjalnych, żeby stworzyć system szkolenia, ale system również dowodzenia, żeby w końcu po wielomiesięcznych przygotowaniach przygotować ćwiczenie certyfikujące i osiągnąć gotowość do działań jako siły odpowiedzi NATO 2015. Nakręcenie filmu o Orle, zarówno tego fabularnego, jak i serialu, to myślę ważny pomysł i dobry do pokazania Polakom, zwłaszcza polskiej młodzieży, zarówno polskiego bohaterstwa w czasie wojny, jak i polskiej umiejętności ciężkiej pracy w ostatnich latach wojny poprzedzających tutaj nad morzem w Gdyni. Historia okrętu podwodnego ORP Orzeł porusza od lat wyobraźnię miłośników marynarki wojennej, a także filmowców. Okręt powstał ze składek społeczeństwa polskiego. Wodowany w 1939 roku, już 14 września został internowany w estońskim porcie, skąd po 4 dniach zdołał zbiec i przedrzeć się do Wielkiej Brytanii. Na przełomie maja i czerwca 1940 roku ORP Orzeł zaginął w czasie patrolu. Do dzisiaj nie wiadomo, co stało się z nim oraz jego załogą. Historię Orła postanowili przybliżyć widzom filmowcy, którzy w ciągu 2 lat mają stworzyć film oraz serial telewizyjny. Od pewnego czasu poprzez jakby sytuację Polski na świecie, poprzez pewne napięcia, które się tworzą, zaczynamy się w sposób jakby niewiarygodnie nieporównywalny z tym, co było kiedyś, interesować wojskiem, interesować historią wojskowości. Nikt nie jest już przeciwny wzrostowi wydatków na armię. Ja myślę nawet, że słynne pytanie zadawane w ankietach, czy chciałbyś zginąć za Polskę, to może nie jest dobrze zadane pytanie, czy chciałbyś walczyć za Polskę i wygrać. Tak się powinno zadawać to pytanie, to na pewno więcej ludzi by powiedziało, że chce. O tym będzie w Orle. W Orle będzie rzecz o młodych ludziach, którzy chcieli walczyć za Polskę i wygrać. Objąłem patronat
a mój doradca, pan admirał Ryszard Łukasik, były dowódca marynarki, jest taką osobą, która się opiekuje tym projektem. Pomogliśmy w tym, aby mogły odbyć się wstępne przygotowania w Wielkiej Brytanii, tam gdzie ten okręt stacjonował. Tutaj dzięki uprzejmości sekretarza obrony brytyjskiego takie przedsięwzięcie mogło być zrealizowane. Projekt jest projektem Telewizji Polskiej, ale na pewno bez współpracy z wojskiem, z marynarką nie uda się go przeprowadzić. Szybkie zanurzenie. Zamknąć górny włas. Ważna jest w tej historii związanej z Orłem zarówno historia samego bohaterskiego czynu, jakim było prowadzenie z internowania w porcie tallińskim tego okrętu, jak i historia budowy tego okrętu dzięki składkom na FOM, w których brali udział Polacy z całego kraju. Mówimy rzeczywiście o wielkim zrywie polskiego społeczeństwa, takim pozytywnym zrywie ekonomicznym, którego wzorzec przyda nam się w naszych czasach nie mniej niż wzorce bohaterstwa. Zazdrościmy, patrząc na możliwości, które miał poprzedni producent i reżyser, mianowicie z możliwości skorzystania z obecności jeszcze wtedy bliźniaczego okrętu RPSM i możliwości kręcenia na pokładzie jego w autentycznym anturażu wszystkich, całej historii. My niestety już tego nie mamy. Musimy to wszystko budować. Musimy to udawać wirtualnie, tę przestrzeń. Na szczęście mamy wszystkie plany budowy Orła, które dostaliśmy ze Stoczni Holenderskiej, gdzie orzeł został zbudowany. I będziemy bardzo pieczołowicie odtwarzać wnętrze w studiu. Będziemy realizować zdjęcia plenerowe na Helu, tutaj w Gdyni, w Forcie na Oksywiu oraz w Holandii. Scenariusz filmu ORP Orzeł, zarówno w wersji fabularnej, jak i telewizyjnej, powstaje w oparciu o materiały historyczne. Materiały te zgromadzone są w kraju, jak i poza krajem, na przykład w Instytucie Polskim i Muzeum imienia generała Sikorskiego w Londynie. Z materiałów krajowych, czyli Centralne Archiwum Wojskowe i Centralna Biblioteka Wojskowa, korzysta autor scenariusza, pan Jarosław Sokół. Budowie marynarki, budowie nowych okrętów powinno towarzyszyć wzrost takiej świadomości morskiej, wzrost świadomości tego, jaką mamy historię i tego, że marynarka jest Polsce potrzebna, że Polska jest państwem morskim ze swoimi ambicjami, ze swoimi interesami na Bałtyku. Jest członkiem NATO, który też ma swoją część morską i w związku z tym warto tę historię przypominać i sądzę, że ten zbieg czasowy, to znaczy przełom roku 2016-2017 będzie takim czasem świetnym dla marynarki. Rosomak i Krab to doskonały sprzęt w wyposażeniu wojsk lądowych. Nasi inżynierowie jednak przez cały czas poszukują kolejnych rozwiązań, które pozwolą wykorzystać poznane przez nich technologie nieco inaczej lub by dostarczyć wojsku wyposażenie, jakiego jeszcze nie miało. Wóz wsparcia ogniowego Wilk. Z punktu widzenia taktyki chyba jedną z najistotniejszych elementów to jest mobilność pojazdu. Jeżeli porównać tego typu pojazdy do pojazdów gąsienicowych, no to na pewno te pojazdy kołowe są szybsze. I właśnie jeżeli dołożymy do tego skuteczny ogień, a tutaj w przypadku Wilka jest to do 5 km, połączymy to z szybkością tego sprzętu, no jest to narzędzie niemalże doskonałe na polu bitwy. Testy, które przeprowadzaliśmy i rezultaty, które uzyskaliśmy, pozwalają nam sądzić, że ten sprzęt nadaje się do właściwie każdych warunków terenowych, bo przecież Rosomak nie jeździł tylko w Polsce, ale właściwie od Skandynawii aż po pustynię Czadu, Afganistanu, czy testy w Malezji i w innych krajach, w których żeśmy byli. Jeżeli to połączymy z tą wieżą, z elementami wyposażenia, które powodują, że zasięg jest do 5 km, no to w tym momencie mamy broń naprawdę na najwyższym poziomie. Kryl
Jest to prototyp armatochaubicy kaliber 155 mm. Jest to armatochaubica na podwoziu kołowym, czyli lekkie wykonanie. Lekka wersja, można powiedzieć, armatochaubicy Krab. Została opracowana do szybkich przerzutów drogą czy to lotniczą, czy to na własnych kołach, ponieważ ten sprzęt jest wyposażony w ten sam system kierowania ogniem i dowodzenia, jaki funkcjonuje w armatochaubicach Krab. Stabilizacja chałubicy i przygotowanie jej do otwarcia ognia jest na tyle porównywalne z systemem Krab, że dokładność prowadzonego ognia jest także porównywalna. Kabina jest opancerzona, jest to pierwszy stopień odporności balistycznej, zarówno minowej, jak i na pociski i odłamki. Natomiast przede wszystkim ta kabina i położenie silnika są całkowicie nietypowe dla konstrukcji dotychczasowych Jelcza. Jest to spowodowane tym, aby silnik stanowił także przeciwwagę dla tych elementów ciężkich, które są w tylnej części nadwozia zainstalowane i stanowiły tak jakby element wyważający i umieszczający środek ciężkości całego pojazdu w odpowiednim miejscu. Pokazujemy Szakala 2, czyli pojazd 4x4 rozpoznawczy, wyposażony w małą wieżyczkę z kalibrem 7,62 mm. Pięciu żołnierzy na pokładzie. Te pojazdy we francuskiej armii służyły w Afganistanie, podobnie jak nasze rysomaki, przez ładne kilka lat. W związku z tym zmiany konstrukcyjne, które w nich zastosowano, spowodowało, że ten pojazd obecnie różni się od tego, który jeszcze parę lat temu jeździł nie tylko na wojnie, ale przede wszystkim w tych misjach pokojowych. Szakal 2 jest dedykowany przede wszystkim dla zmotoryzowanych jednostek, to jest oczywiste, ale dzięki swojej budowie on tak naprawdę może być zaimplementowany do każdej jednostki, która tylko tego będzie wymagać. Budowa dachu tak naprawdę umożliwia zamontowanie od tych najmniejszych wieżyczek, czyli 7,62 mm, aż po te większe kalibry, na przykład 20 mm, zresztą spotykane na rynku na tego typu pojazdach. Osiągnięcia naszego przemysłu są doceniane również za granicą. W ciągu ostatnich kilku tygodni zostały podpisane dwie ważne umowy. Jedna umożliwia serwis silników do czołgów Leopard w kraju, druga zaś jest zamówieniem produkowanych w Polsce zestawów rakietowych Grom na Litwę. To długotrwały kontrakt, który zawiera w sobie system rakietowy, symulatory oraz wsparcie logistyczne. Jest to więc poważne przedsięwzięcie. Ostateczne wykonanie kontraktu ma nastąpić w 2021 roku. Bierzemy coraz większą odpowiedzialność razem z innymi państwami regionu, w tym z Litwą, za bezpieczeństwo, pogarszające się bezpieczeństwo w regionie. Najkrócej mówiąc, to, że wspólnie działamy, jest niezwykle ważne. Unifikujemy sprzęt, wspólny system szkolenia, to wszystko ważne z punktu widzenia naszej współpracy sojuszniczej. Bardzo chciałem podziękować Ministerstwu Obrony Narodowej pod przewodnictwem pana ministra, panom generałom, którzy wsparli ten proces negocjacyjny, którego rezultatem jest dzisiejsza uroczystość. Również chciałem zwrócić uwagę na bardzo aktywną i szybką reakcję ze strony litewskiej, podziękować panu generałowi i jego zespołowi za tak szybkie doprowadzenie do podpisania kontraktu. Nasze zakłady WZMOT Poznański podpisał umowę ze znanym producentem silników. Budujemy zdolność, której nie mieliśmy w ogóle. Użytkujemy w siłach zbrojnych tysiące pojazdów, do których nie mieliśmy żadnego polskiego udziału z punktu widzenia silników. To był stan, który należało zmienić, on nie mógł być dalej tolerowany i to się dzieje. To jest początek współpracy, ale najistotniejszy, czyli autoryzowane centrum serwisowe, które pozwoli rozpocząć proces budowania potencjału w Polsce do remontu, serwisu, no i modernizacji oczywiście. Zaczynamy budować polską zdolność w zakresie serwisowania najpierw, a później produkcji silników dla pojazdów wojskowych, a w związku z tym będziemy bardziej niezależni. Mam nadzieję, że doprowadzi to też do zmniejszenia kosztów z punktu widzenia odbiorcy wojskowego, więc najkrócej mówiąc, to bardzo dobra wiadomość.